The power of humanity is nothing compared to the gifts of the warp. Any are blind of their torment and death that awaits them as the price of their blindness. Demoniczny Książę, blind the ludzki Champion Haosu, który został podniesiony do rangi demona. W nagrodę za swe czyny w imieniu jednego z głównych bogów chaosu lub też z woli niepodzielnego chaosu. Książęta demonów postanowili wymienić swoje człowieczeństwo na boską moc i nieśmiertelność istoty z Osnowy. Demoniczny książę jest żywym przedłużeniem sił chaosu. Wzniesienie się do ranki księcia demonów jest ostatecznym celem najpotężniejszych czempionów chaosu, ponieważ daje im nieśmiertelność i moc przekraczająca wyobraźnię śmiertelników. Dla wyznawców niszczycielskich potęg nie jest to cel niemożliwy do osiągnięcia. Ci nieliczni, którzy wspinają się ścieżką mistrza na jej szczyt, otrzymują nagrodę życia wiecznego. Choć tysiące pomniejszych aspirantów odpadnie, niezwykle utalentowany wyznawca będzie wspinał się po stosach zabitych, aż dosięgnie szczytu swojego krwawego rzemiosła. Na przestrzeni wieków tacy czempioni składali ofiary na skalę planetarną, ryzykując śmierć i mutacje w nadziei, że przyciągną wzrok mrocznych bogów. A jednak samo morderstwo nie wystarczy. Tylko ci, którzy wspierają sprawy swoich piekielnych panów, otrzymują cenny dar bycia demonem. Zostają wychowani, by stać się półbogami, wykrzykując swój triumf w nocy, gdy ich nowe ciała pęcznieją i wybrzuszają się od energii osnowy. Książęta demonów łączą brutalną siłę demonów z umiejętnościami bojowymi i taktyczną przenikliwością kosmicznych marines. Jeśli jednak czempion zawiedzie w oczach swojego boga, jego życie i ambicje kończą się gdyż zostaje odrzucony i zamiast obiecanej chwały przekształca się w zmutowany stan pomiotu chaosu. Odkąd książęta demonów zostali przekształceni w półautonomiczne przedłużenie wybranego boga chaosu lub chaosu niepodzielnego, stają się istotami osnowy i nigdy nie można ich naprawdę zabić w imaterialnym świecie. A jedynie wygnać to imaterium na pewien okres czasu, zwykle jest to od tysiąc lat standardowych. Ten, kto wznosi się do stanu demonicznego, może spodziewać się wiecznej służby u swojego patrona. Nawet śmierć nie jest wytchnieniem. Zasadniczo, książęta demonów będą istnieć tak długo, jak chaos będzie istniał we wszechświecie. Książęta demonów to piekielne potwory, które górują nad śmiertelnikami, których prowadzą do bitwy. Te wzorce chaosu przybierają różne formy, choć wszystkie emanują wyczuwalną aurą terroru i mocy. W bitwie. Książę demonów przedziera się niepowstrzymany przez żałosne salwy pocisków wroga, a jego demoniczny śmiech doprowadza wrogów na skraj strachu. Energia osnowy skwierczy w ich oczach, a czarne płomienie kłębią się z ich ust, gdy wypowiadają przerażające frazy, które zabijają równie pewnie jak każde ostrze. To stworzenia z koszmaru, emanacja chaosu, której nadano formę. Dzień dobry wieczór, witajcie w Osnowie. W tym odcinku chciałbym Wam przedstawić Demon Prince'ów, czyli ta drama na początku miała Was sprowadzić w nastrój, a ja teraz będę chciał to kontynuować poprzez przedstawienie Wam datasheet tych właśnie Demon Prince'ów. Zaczniemy od Heretica z Demon Prince, czyli takiego najbardziej uniwersalnego Demon Prince'a który po prostu może służyć każdemu z czterech bogów chaosu, i mamy tutaj właśnie taką zdolność, jego Demonic Alliance, która mówi po prostu, że w zależności od tego, pod jakim patronatem walczy nasza armia Heretic no to taki, takie słowo kluczowe możemy przydzielić temu naszemu Demon Prince'owi, i w zależności od tego słowa kluczowego, on nabędzie różnych dodatkowych a czy może nie będzie się różnił tym, że każdy z nich będzie miał troszeczkę inny bonus w postaci jakiegoś dodatku do jego charakterystyk? Jak widzicie, Demon Prince Heretic Astartes ma Movement 8 i jeżeli posiada skrzydła, to ma movement 12, czyli stosunkowo szybko się porusza, ale jeżeli będzie służył pod patronatem Częcza, no to w tej sytuacji, yy, przepraszam, Slanesza, to będzie miał dodatkowo jeszcze 2 cale do ruchu, czyli staje się nagle latającą czternastką albo biegającą dziesiątką. Yy, w momencie, kiedy yy, będzie służył nurglowi, to po prostu uzyska plus 1 do tawnes, Obecnie jego tawnes wynosi 10 bez skrzydeł i 9 ze skrzydłami. Zauważcie, że skrzydła nadają mu pewnej delikatności, ponieważ obniżają właśnie nas tego, tego modelu. Demon Prince, który będzie pod patronatem Cencza, to jest Demon Prince, który będzie miał 3 dodatkowe ataki swoją bronią zasięgową, czyli Infernal Cannon. Tutaj w tym wypadku ma po prostu wartość A, czyli ataki 3, a będzie miało dodatkowe 3, czyli łącznie będzie miało 6 ataków. Limon Prince Khorna po prostu będzie miał wyższą siłę o 2. Tą siłę oczywiście dodajemy do broni. Jego bronią jest Health Weapon, czyli ta broń po prostu będzie miała o 2 wyższą siłę, czyli w zależności od tego, jaki tryb tej broni wybierzemy przed walką. No, to będzie to albo 10, albo po prostu siła 8. Każdy z tych prinsów będzie miał inne zdolności. To też wpływa na wartość punktową, ile będą kosztowali. Oczywiście te skrzydła dodatkowo są taką cechą, która będzie ich wyszczególniała na polu bitwy. Ale. Generalnie na przykład ten Demon Prince Heretica Startes ma taką zdolność jak Dark Blessing, jest to zdolność oczywiście tego, który nie posiada skrzydeł. Kiedy przyjazny oddział Heretica Startes Infantry, czyli musi to być piechota, znajdzie się w 6 calach od tego modelu, za każdym razem, kiedy jakiś atak zasięgowy jest skierowany przeciwko temu oddziałowi, modele w tym oddziale będą posiadały benefit of cover, czyli będą mogły dodać plus jeden do rzutu na save przeciwko temu atakowi. Ascended Demon, czyli mamy tutaj. Za każdym razem, kiedy ten model będzie strzelał lub będzie walczył, to podczas wykonywania tych ataków będzie mógł przerzucić jeden rzut na hit i jeden rzut na wound. Zdolności, jeżeli chodzi o Demon Prince'a, ze skrzydłami, no, diametralnie się różnią, bo są związane bardziej tą walką wręcz, z walką wręcz, i bardziej są związane. Z jego poruszaniem się po polu bitwy mamy Demonic Destruction, czyli to jest taka, z, taka zdolność, która mówi, że za każdym razem, kiedy ten demon prince będzie szarżował przeciwnika, kiedy zakończy swój ruch szarży i w tym zasięgu engagementu znajdzie się jeden lub więcej oddziałów przeciwnika, możemy wybrać jeden z tych oddziałów i rzucamy jedną kością D6 za każdą ranę, którą nadal ten nasz Demon Prince posiada. Na początku bitwy będzie miał 10 ran, to jest ta jego siła startowa, no ale może się okazać, że w trakcie straci te rany. Generalnie chodzi o to, że tyle ran mu pozostało, tyle ma kości możemy rzucić. No i co jest ważne, wartość 4 plus na tej rzuconej kości Zapewni nam jednego mortala, któremu zadamy, którego zadamy, właśnie przeciwnikowi, którego wybraliśmy jako cel tej naszej zdolności. No, jedynie jest to ograniczenie, że to nie może być więcej niż 6 mortali naraz zadanych, czyli z tych 10 kości tylko 6 będzie może być tymi skutecznymi mortal mortalundami. Ma dodatkowo jeszcze taką zdolność jak latający holo, horror, czyli flying horror. Jest to taka zdolność, która mówi, że za każdym razem, kiedy zakończy swój ruch albo taki normalny ruch albo advance i na skutek tego przeleci nad jakimś oddziałem wroga, ponieważ lata, czyli może przeleci nad wrogim oddziałem, no to ten oddział będzie musiał wykonać battle shock test, czyli no, może utracić na przykład kontrolę nad jakimś obiektywem na skutek tego naszego przelotu, no i jeżeli nie za testem, no to nie będzie mógł też być, Celem stratagemów na przykład. Czyli, tak jak mówiłem, ten to jest taki uniwersalny, który może mieć przydzielone słowo kluczowe. I co jest ważne, takiego Demon Prince'a możemy dołączyć też do każdej armii, tak nazwijmy ją dedykowanej, czyli tak jak mamy Dev Guard, Thousand Sons, czy w tym wypadku Ward Eatersów to jest to armie dedykowane konkretnemu bogowi i do tych armii możemy takiego uniwersalnego demon prince'a też dołączyć. Dajemy mu wtedy to słowo kluczowe, które po prostu jest tutaj przypisane do tej konkretnej frakcji. No i możemy go mieć u siebie w armii. No to teraz przejdźmy do tych tak zwanych dedykowanych, czyli mamy tutaj Devguard Demon Prince. Generalnie on się różni od tego heretyckiego Demon Prince'a tym, że jest wolniejszy, o 1 cal ma mniejszą wartość, jeżeli chodzi o move, czyli 7 lub ewentualnie 11, jeżeli będzie latał, ale za to jest twardszy, czyli posiada tutaj toughness 11 lub toughness 10. No, i tutaj jak zauważycie, jeżeli wybierzecie tego heretyckiego Demon Prince'a i po prostu nadacie mu słowo kluczowe "nurk", to ten tawnes się podnosi, czyli on po prostu skoczy na, na wyższy poziom tego tawnesu, czyli nabędzie tej cechy, którą ma ten klasyczny devguardowy Demon Prince. Demon Prince devguardu różni się przede wszystkim od pozostałych tym, że będzie jako broni zasięgowej używał plak plibera spiver Spiver, tak to się mówi. Antyinfantry 2, czyli no jest to bicz na na, tą, na piechotę, ignoruje covera, no i jest typu torrent, czyli trafia automatycznie. I jest wyposażony w broń do walki wręcz, czyli klasyczną broń dla każdego Demon Prince'a, czyli Hellforge Weapon. Ona ma dwa typy: możemy ją użyć jako strike albo swipe, ale tutaj już widzicie, jakie są te charakterystyki. No i tutaj znowu mamy dwóch Demon Prince'ów: jeden ze skrzydłami, drugi bez. Zacznijmy od tego, bez skrzydeł. On posiada taką prostą zasadę: Grandfather's Blessing, czyli błogosławieństwo czulka bym tak powiedział, czy dziadka. W każdym bądź razie jest to takie błogosławieństwo, które mówi, że jeżeli jakiś oddział znajduje się w jego contagion range, czyli tym, tym zasięgu jego zarazy, pamiętajmy o tym, że guard ten zasięg ma zmienny od 3 cali do 9. W niektórych wypadkach możemy ten zasięg zwiększyć nawet do 12. Jeżeli jakiś oddział znajdzie się w zasięgu tego contagion, contagion range, tego tego błogosławieństwa, no to w tej sytuacji nabędzie takiej cechy jak film no pain, czyli nie czujemy bólu i w momencie, kiedy nasze save'y nie, nie wytrzymają te, tych ataków przeciwnika i przeciwnik ma już nam zadać konkretne rany, to możemy jeszcze rzucić kością i w tym wypadku na 6+, plus mamy szansę uniknąć takiej zadanej nam rany. Trzeba pamiętać, że ten filnopen jest doskonały, znaczy jest jedyną obroną przeciwko mortal woundom, czyli śmiertelnym ranom, bo tam nie chronią nas żadnego typu save'y, tylko po prostu jedynie filnopane. Także możemy naszą armię zabezpieczyć właśnie w ten sposób. Jeżeli chodzi o tego demon prince'a ze skrzydłami, on posiada dwie inne umiejętności. Pierwsza z nich to jest Warp Horror. Jest to taka umiejętność, która mówi, że za każdym razem, kiedy ten model zakończy swoją szarżę i wejdzie w engagement z jednym lub więcej oddziałów przeciwnika, no to w tym momencie możemy wybrać jeden taki oddział i ten oddział będzie musiał wykonać battle shock test. Czyli możemy kogoś po szarży zmusić do tego, żeby wykonał ten test właśnie, który no, może doprowadzić do tego, że utraci kontrolę nad obiektywem albo ewentualnie, znaczy, albo na pewno na przykład my przestaniemy mieć możliwość brania go na cele za, dla strategemów na przykład. Devastating Assault jest to z kolei taka zdolność, która mówi, że za każdym razem kiedy ten Demon Prince zaszarżuje, zaszarżuje przeciwnika, to jego Hellforge Weapon, czyli ta jego broń do walki wręcz, nabywa cechy Devastating Wound. Devastating Wound to cecha, która mówi, że jeżeli na wound wyrzuciliśmy Critical Wound, czyli szóstkę w tym wypadku, no to ta szóstka może nam uruchomić różne inne słowa kluczowe broni, na przykład Devastating Wound, a to zadaje po prostu Mortal Woundy przeciwnikowi, i przeciwnik nie ma szansy, żeby się przed nimi ochronić żadnym saveem jest właśnie Filno paint, który ją może utrzymać. No i tutaj dlatego tego Demon Prince'a, jako że to jest armia, którą gram, no to sobie to przygotowałem, jest to po prostu takie rozszerzenie, które możemy dać bohaterom i w tym wypadku ten Dimon Prince po prostu będzie miał the droning, to jest taka aura, która mówi, że jeżeli w zasięgu tego kontagionu, zasięgu jego zarazy znajdzie się przeciwnik, który nie zda tego testu Battle Test, no to w tej sytuacji możemy rzucić kością i zadamy mu Yy, po prostu mortal wundy w zależności od wyniku na kościach. Od 2 do 5 to będzie jeden mortal wund, a od, yy, na wyniku 6 możemy rzucić jeszcze raz kością i D3 mortal wund możemy zadać temu przeciwnikowi. Yy. I tutaj ta zdolność jest taka, można powiedzieć, ciągła, bo jeżeli dany przeciwnik kolejny raz nie zda tego, tego Battle Shock Test, bo, 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 ono, bo znajdzie się w zasięgu na przykład Demon no to w tej sytuacji będzie musiał ten test zdawać ponownie i znowu możemy mu, że tak powiem, zadać te mortal woundy, które tutaj są wyszczególnione. No jeżeli Przyjrzyjcie się temu Demon Prince'owi i temu Demon Prince'owi, który ma Heretic Astartes i damy mu ten to słowo kluczowe nurgle. No to wydaje mi się, że tamten jest bardziej skuteczny, jeżeli chodzi o te szarze, bo po szarży może rzucić tymi kośćmi taką ilością kości, ile posiada RAN, i na każde 4 plus zadam Mortala. Tutaj zadamy tego Mortala tylko wtedy, kiedy dostanie ten Demon Prince to specjalne rozszerzenie, no i jeszcze dodatkowo w sytuacji, kiedy zaszarżował i przeciwnik nie zna tego battle shock testu, czyli no mamy tutaj taki troszkę więcej stopniowania, jeżeli chodzi o to szczęście, które musi nam dopisać, żebyśmy mogli ten, te, te mortal wundy zadać. No, myślę, że Demon Prince od Heretyka Starter jest małatwiej. łatwiej, no a tak jak mówiłem, możemy go dołączyć do swojej armii, czyli może tu, się, tu jest jakaś furtka na to, żeby sobie takiego Demon Prince'a też dopiąć do armii i, i nim też tam, w jakiś sposób, na polu bitwy siać śmierć i przerażenie. Kolejnym Demon Princem jest Thousand Sons Demon Prince, czyli jest to taki Demon Prince dedykowany dla Thousand Sons, którzy z kolei są pod patronatem Cyncha. No i tutaj mamy właśnie Cyncha, właściwie chyba się powinno mówić. Mamy ten sam typ broni. Mamy e, troszeczkę zmienione charakterystyki ruchu, bo zobaczcie, że ten 1000 Sound Demon Prince ma movement 7, czyli taki sam movement jak ma Dev, Demon Prince Dev Guardu i lata na 11 cali, tak samo jak Demon Prince Devguardu Guardu. No ale w momencie, kiedy e, będzie, będzie, że tak powiem, e, należa do heretyka Starters. No to otrzyma te trzy dodatkowe ataki bronią zasięgową. A tutaj w tym wypadku on już te ataki ma z marszu, czyli od razu dostaje te trzy ataki. No ale jest znowu troszeczkę wolniejszy, dlatego no, no, warto się zastanowić, czy, czy mimo wszystko nie dołączyć tej opcji Heretic Astartes jeszcze do swojej armii w postaci tego Demon Prince'a, który jest niededykowany, ale dopasowany, że tak powiem. W każdym razie ten Demon Prince ma takie zdolności jak The Wave of Fate i teraz raz na bitwę możemy na początku dowolnej fazy możemy wybrać jeden przyjazny oddział to mogą być Rubrik Marines albo Scarab Ocult Terminators, którzy znajdują się w sześciu calach właśnie od tego modelu do końca tej fazy broń tego modelu, tych modeli właściwie, bo to oddział będzie się składał z więcej niż jednego modelu, będą miały, będzie miała cechę Precision, czyli jest to Nadanie tej cechy Precision powoduje, że ten oddział staje się łowcami bohaterów po prostu, czyli charakterzy bójcie się, bo mamy Precision i możemy Was obrać bezpośrednio za cel, pomijając ten cały bodyguard, który macie wokół siebie. Glamour of Trench, Cinch, właściwie Cinch, źle to wypowiadam cały czas, jest to taka zdolność, która mówi, że kiedy przyjazny oddział Thousand Sons, czyli tutaj nieważne który, ale Thousand Sons znajduje się w sześciu w od tego modelu ten model nabywa cechy stelcz, czyli możemy w ten sposób po prostu chronić przed atakiem przeciwnika jakieś oddziały, ukrywając je pod tą cechą stelcz. Mamy tutaj Dymon Prince'a ze skrzydłami, który posiada takie zdolności jak Sorcerer's Fire. Za każdym razem, kiedy ten model kończy swój normalny ruch, można wybrać oddział przeciwnika, nad którym on przeleciał, bo jak pamiętacie, będzie miał skrzydła, czyli może nad nim przelecieć. I rzucamy 9 kości D6 i na każdą szóstkę ten przeciwnik otrzyma mortal wounda. Czyli mamy kolejną wersję zadawania mortal woundów, troszeczkę inaczej rozstrzygniętą. Cały czas będę się upierał, że jednak ta wersja Powiedzmy sobie, którą ma heretycki Demon Prince jest najlepsza, bo poszarży po prostu zadajemy. Tutaj widać, że ten Demon Prince jest bardziej chyba nastawiony na te ataki zasięgowe, chociaż ma taką samą broń, z tą samą siłą może atakować co każdy inny, może oprócz tego kornowego, bo ten będzie miał po prostu plus dwa do siły tego ataku. No ale tak jakby skierowany jest troszeczkę na, ten, na tą broń zasięgową, tych więcej ataków bronią zasięgową mogłoby na to wskazywać. No, i teraz ciężkie słowo ether Stride, chyba to się nazywa. ether Stride to, to jest tak, że na końcu fazy naszego przeciwnika, jeżeli ten model, czyli ten Demon Prince, nie jest w engagement z innymi z modelami, modelami przeciwnika, czyli nie jest w zwarciu, nie walczy gdzieś, walk, że tak powiem, ramię w ramię, twarz w twarz z przeciwnikiem, możemy go po prostu na koniec tury hmm, tak, na, na koniec tury przeciwnika usunąć z pola bitwy i przesunąć, tak jakby na chwilę do rezerw, po czym na początku naszej następnej fazy, movement, czyli jeżeli przeciwnik skończył swoją turę, no to mamy naszą następną fazę movement. Możemy tego przeciwnika w fazie reinforcement, czyli te, na końcu, teoretycznie jako ostatni, jako ostatni wykonujemy reinforcement w fazie movement. Możemy go umieścić na stole zgodnie z zasadami deep strike'u, czyli w zasięgu 9 cali od wrogich jednostek. No i mamy tak jakby ruch za darmo między turami, czyli w momencie kiedy załóżmy, mamy jakąś sytuację, w której widzimy, że jakiś groźny przeciwnik, jakiś na przykład inny Demon Prince próbuje zaszarżować naszego Demon Prince'a, no i na przykład dzięki Bogu mu się to nie udało, no to w tej sytuacji możemy zdecydować, ok, to tu mamy zagrożenie, to zamiast tutaj walczyć z tym zagrożeniem, to możemy się nagle, że tak powiem wynieść na chwilę do osnowy, a następnie z tej osnowy wrócić na stół w jego przeciwnym w ogóle kierunku i tam na przykład Wylądować na jakimś obiektywie i tam sobie ten obiektyw zaskorować, albo na przykład zaatakować jakiś inny oddział, który daje nam gwarancję tego, że po tym jak go zaszarżujemy, po oczywiście udanej szarży, będziemy w stanie ten oddział po prostu skutecznie zaatakować, czy te, zadać mu jakieś dotkliwe straty. No i kolejny Demon Prince, czyli World Eaters Demon Prince, jest to Demon Prince, który jest poświęcony kornowi. Jego słowo kluczowe, horn, jest po prostu od razu, że tak powiem, na jego datasheet. No i to jest taki Demon Prince, który ma z 9 lub 10, jeżeli nie posiada skrzydeł. Jeżeli chodzi o te charakterystyki, no one są dokładnie takie same jak u poprzedników, tylko że ma tą samą prędkość, czyli czy może ten sam movement jak Heretica Astarte z Demon Prince, bo ma 8. A przy lataniu ma 12. No i tutaj on nabywa automatycznie tej cechy, którą mógłby nabyć Demon Prince od Hereticus który dostałby keyword horn, czyli powiedzmy wasza armia byłaby poświęcona Hornowi. Siła jego hell, hell Forged Weapon po prostu wzrasta o 2, czyli mamy tutaj w tym strajku mamy 10, a w, w swipe mamy 8. Czyli można powiedzieć, że nabył dokładnie tej cechy, którą nabyłby właśnie ten Demon Prince od Heretica Starters. No i posiada też swoje specjalne zdolności. No i tutaj mamy pierwszą jego zdolność Infernal Fortitude. Kiedy przyjazny oddział World Ethers Infantry, czyli piechoty World Ethersów, znajdzie się w zasięgu 6 cali od tego modelu, modele w tym oddziale uzyskują InvoSafe na 4+, czyli mają bardzo dobrą ochronę. Ten InvoSafe 4+, no, większość oddziałów będzie miała ten standardowy save na 3+, no, może niektóre nawet na 4, ale ochroni nas to przed jakimś silnym AP, które może próbować przebić się przez pancerze naszych żołnierzy. No, i mamy tutaj taką zdolność jak Devastating Assault. Za każdym razem, kiedy ten właśnie Demon Prince będzie kończył swoją szarżę, to do końca tej tury ta jego broń Hellforge Weapon będzie cechy Devastating Wound. Czyli widzicie, ta zdolność się przebija przez różne wersje Demon Prince'ów. W, w każdej frakcji mamy ją tylko raz dla jakiejś konkretnej wersji, a nie, w niektórych nie mamy jej po prostu. No ale jest to, jest to bardzo fajna cecha, i myślę, że akurat no, Demon Prince' World Tersów to powinien mieć taką cechę, bo bez niej byłby niedopełniony, moim zdaniem. Oczywiście teraz przejdźmy sobie do wersji ze skrzydłami, jej abilityzm mówią tyle, że na początku fazy walki za każdym razem, kiedy przeciwnik znajdzie, nie, każdy przeciwnik, który znajdzie się w naszej strefie rażenia, czyli tam zaangażowania może w ten sposób, musi wykonać battleshock test, czyli jeżeli gdzieś będziemy podczas walki, znaczy na początku fazy walki. Czyli różnica jest taka, że inni demon tylko w momencie kiedy zaszarżowali, a ten kiedy jest początek fazy walki. Czyli po szarży następuje faza walki i ta faza walki. Co rundę, jeżeli będzie się powtarzała, czyli Demon Prince będzie dalej walczył, to za każdym razem ten oddział przeciwnika będzie musiał wykonać właśnie Battle Shock Test. Out of Corn, czyli to jest taka przysięga złożona Kornowi, ta, ta zdolność mówi dokładnie tyle, że kiedy będziemy na początku bitwy, musimy wybrać sobie tak, jakby takiego zaprzysiężonego wroga. Kiedyś to nam się nazywało chyba Ulubiony Wróg. I no i przemy do tego, żeby go zniszczyć, zetrzeć go po prostu w proch, złożyć go w ofierze Kornowi. No a Korn nam pomaga w ten sposób, że pozwala nam przerzucać, jeżeli, mamy, jeżeli będziemy atakować tego przeciwnika, to będziemy mogli przerzucać hity i przerzucać lądy. Czyli hidrol i wound roll na, na podczas tych ataków, no i dodatkowo mamy jednak tutaj to, to takie pewne zagrożenie. Ta, ta obietnica złożona z naszej strony mówi: Jeżeli nie ja, jeżeli nie on, to ja. Czyli jeżeli nie uda nam się tego przeciwnika jednak złożyć w ofierze, właśnie hornowi, no to sami legniemy na ołtarzu i po prostu oddamy mu w ten sposób część. No, i no jest to bardzo klimatyczne, moim zdaniem, bardzo fajna, bardzo fajna cecha. Ciekaw jestem, jak taki demon prince będzie się później liczył do jakichś celów, żeby że trzeba usunąć jakąś, jakiś oddział, czy będzie traktowany jako, jako powiedzmy sobie destroyed i będzie się nam zaliczył do punktów, czy nie, no to by trzeba było jeszcze tutaj do, 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 dotrzeć do tej informacji i ją tak sobie uściślić, bo nie jestem pewny jak to by działało. No, i tutaj mamy właśnie osiem twarzy Demon Prince'ów, czyli wiemy, na czym polegają sami Demon Prince, Demon Prince, czyli ta ich ranga, do której zostali wyniesieni czempioni chaosu. No i też niektórzy, no niektórzy, chyba wszyscy primarchowie, którzy są po stronie chaosu. No i wiemy mniej więcej, czym się będą różnili. No ja optuję tutaj za tym, że ten Heretic Astartes, ci Demon Prince'owie, Heretic Astartes, Naprawdę mogą być fajnym uzupełnieniem naszej armii, no, zakładając, że oczywiście możemy do tej armii dorzucić tamte 1,4 punktów w postaci właśnie takich sprzymierzeńców z innych armii chaosu. No i on, oni by tutaj na pewno bardzo dobrze pasowali. No i to tyle w tym odcinku. Zapraszam Was na kolejne. Na razie. Cześć.